Naprawdę? Interesujące. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Mam informacje dotyczące orków. Słucham. Utknęli w górniczej dolinie. I wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów, a w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Teraz każdy już o tym wie. Zaginął jeden z twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Nie, to i tak. Gdzie znajdę tego Farima? To rybak, więc pewnie gdzieś przy magazynie paladynów. Głowy jednak nie dam. Hej, ty! Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany, więc trzymaj ręce przy sobie albo ci je obetnę. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób.
Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Hej! Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe. Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia morze wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz i to przypadkiem podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. I jak tam ryby? Biorą? Bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało by żyć, za dużo by umrzeć. Pomyliłeś odwagę z odwagnikiem. Pozdrawiam cię serdecznie.